Tak, i teraz właśnie dojdziemy... Część druga. Tak, mam tutaj część drugą i teraz co my chcemy tutaj powiedzieć, to jeszcze raz powtórzę, że to zakole nie tak dawno tego Eufratu, bo on później ten Eufrat płynie tutaj przez Syrię i później wpada do Iraku. W tym zakole Eufratu postawiono tamę, potężną, gigantyczną tamę, która spiętrzyła wody i zalała to zakole, łącznie z tą budowlą. To jest bardzo ważne. I teraz, obecnie, jeżeli w sierpniu spuszczają wodę, żeby regulować poziom wody na Eufracie, to ta wieża się wyłania. Czym ona się charakteryzowała? Ona miała otwór w środku, tam na czubek, i taki był pionowy szyb. I ten szyb był cały wypełniony freskami. Skąd my to wiemy? Wiemy od miejscowych, którzy tam byli, zanim to zalano wodą. I to jest takie świadectwo artefaktowe, które mówi, że ta wieża tam istnieje, funkcjonuje i można to sobie zwiedzić, tylko trzeba być nurkiem, trzeba mieć sprzęt i tak dalej. Ale fragment, ten górna część w miesiącu sierpniu wyłania się i miejscowa ludność właśnie o tym opowiada, że właśnie tak ta wieża Babel tam istnieje. To 20 parę lat badał brytyjski badacz Wyatt, to co właśnie w tej chwili mówię, ale co jest najciekawsze w tym wszystkim? Najciekawsze jest to, że ci co budowali, to była jedna grupa, ale pytanie, bo musi teraz dojść do tego początku, kim są Polacy, ale byli ci, którzy nie budowali. No i teraz pytanie, kim są ci, którzy nie budowali? I teraz mamy sprawdzian. No to zadajmy sobie pytanie, takie na zwykłą logikę. Jeżeli ci, którzy budowali, musieli pójść precz, bo mieli zmienione języki, musieli się rozejść. Ale ci, co nie budowali, to co, mieli potrzebę się rozejścia? Nie, oni siedzieli dalej. Mało tego, jaki mieli język ci, którzy nie budowali? To jest najciekawsze. To nawet nie o to chodzi, że oni mieli tam, bo wszyscy się, że tamci wszyscy, którzy się zbuntowali, mieli zmieniony język. No w porządku. I tu się wszyscy na tym skupiają, nie wiem, jakby sen życia dla nich był. Ale nikt nie zadaje pytania, żadna religia, jakby były w takiej gigantycznej zmowie typu omerta sycylijska, one nie mówią o tych, którzy nie mieli języka zmienionego. To kto? A więc Noe z rodziną, tą najbliższą, nie miał języka zmienionego. A teraz musimy powiedzieć o tych wszystkich innych językach. No, zaraz do tego dojdziemy, co to był za język. Pewnie się od razu domyślacie, jaki to był język, ale na razie ja tego jeszcze nie powiem. My do tego pójdziemy jakby od kuchni. Nie od frontu, tylko od kuchni. To zrobimy to w ten sposób. Zadajmy sobie takie pytanie. Co zrobili ci, którzy mieli pomieszany język? Oni musieli się wynieść. A więc gdzie się wynieśli? Zaraz po tym założono trzy cywilizacje. Mezopotamia, czyli tutaj, o mniej więcej gdzie jest moja ręka, o tu, Mezopotamię mamy. Dalej, Dolina Indusu i mamy Mohenjo-Daro, przepiękne miasto z wyposażeniem z górnej półki. To jest kanalizacja, wodociągi, ciepła woda, bajery, buzery i tak dalej. To jest mamy w Dolinie Indusu, dzisiejszy Pakistan, mamy Mohenjo-Daro, mamy Egipt i mamy tą Mezopotamię. Czyli te wszystkie cywilizacje trzy od razu powstały. I nam tutaj będzie potrzebne tam do tych następnych kawałków to, że Mezopotamia. My tak mniej więcej znamy, że Mezopotamia to była pierwsza cywilizacja. Nie. Równolegle był Egipt i w Dolinie Indusu. I co my tutaj jeszcze... I teraz tak, no mamy języki. Oni się musieli wynieść. Dobra, wynieśli się. Dobra, ale ktoś został. No i co? Został Noe w porządku z rodziną. Ci, którzy nie budowali. Po co się mieli wynosić? Oni zostali. Ale jaki mieli język? O, właśnie, niezmieniony. Jaki to jest język? Jak myślicie? Co to był za język? I to jest cały ból. To jest najważniejszy element wartości historycznych tych filmów i tych dociekań, które mam na blogu. I tutaj te wszystkie dociekania, które chcę wrzucić właśnie na ten kanał. Co to był za język? To był język polski. To jest najtrudniejszy język na świecie.
I teraz ten język, on był przeniesiony tą grupą ludzi, którzy nie budowali arki, znaczy nie budowali wieży Babel. Oni tego nie budowali. Oni zachowywali wierność Bogu. Bo kim byli ci, którzy budowali? To byli buntownicy z Nemrodem na czele. To buntownicy Nemroda budowali cywilizację Indusu, Mezopotamii, Egiptu. Bardzo ważny szczegół. Zaraz wam to wszystko powiem. Ale co zrobili ci, którzy właśnie obsługiwali ten niezmieniony język? Najtrudniejszy język świata. Dlaczego polski? Dlaczego mówię o polskim języku? Bo to jest najtrudniejszy język świata. Mało tego. Oni mieszkali tutaj. Dokładnie rodzina Ego mieszkała na południe od tego zakola Eufratu w okolicy miasta Urfa, dzisiejsza Urfa. Albo Ur. Nie wiem, czy na przykład słowo Abraham jest odpowiednie, czy on miał tak na imię, czy nawet Noe miał tak na imię. On mówi zupełnie inne imiona, ale to już zostawmy. W każdym razie takie jest sprawozdanie. Natomiast co się z nimi stało? Oni się rozmnożyli. Tempo rozmnożenia w tamtych czasach było gigantyczne. I oni się przesuwali na zachód. Tutaj, do zachodniej Turcji. I oni z tym właśnie językiem niezmienionym, z językiem polskim przesuwali się. To właśnie to były początki Polaków. Polacy są bardzo wyjątkowym narodem. Każdy o tym z ościennych narodów bardzo dobrze wie, że oni właśnie tacy są, że tacy jesteśmy. I to są nasze początki. To są początki naszego języka i to są początki naszej historii. Tutaj, w Turcji. Ale gdzie jest Turcja, gdzie Polska, gdzie Rosja, a gdzie powiedzmy Niemcy, bo jeszcze zahaczymy o Niemcy. No i teraz, co się stało z tymi, którzy tutaj byli w Turcji, oni się na tyle rozmnożyli, że ten stepowo-półpustynny obszar już był za ciasny. A więc trzeba było coś z tym zrobić. A ponieważ byli wierni Bogu, Bóg im dał ziemię obiecaną. Znamy to? O, to może tutaj. O, jest tutaj, tak. Dał im ziemię obiecaną, ale gdzie? No, tutaj musiałbym znaleźć fragment. Dał im ziemię obiecaną i jak wynika ze Starego Testamentu, jeżeli tak się zanurzymy głęboko w treść Starego Testamentu, to geografia nie będzie nigdy pasować do dzisiejszego Izraela, ziemi obiecanej. Nigdy. Nie, tutaj na swoim blogu to analizowałem w temacie Zapomniana Jerozolima i co głównie ta ziemia obiecana, jakim ona miała terytorium? To była Euroazja. I Polacy, to właśnie to był ten naród wybrany. To nie jest jakiś sobie naród, tylko może tutaj pojęcie narodu wybranego jest już jakby przeróbką tego, co było w rzeczywistości. Oni po prostu byli wierni Bogu, mieli, oddawali cześć Bogu temu jedynemu. I oni wyposażeni w Jego moc przeprawili się przez ciśninę Bosfor i ruszyli na podbój Euroazji. I oni się poruszali w ten sposób, że tutaj na Bosforze, na pamiątkę przejścia z Turcji do Europy, usypali wyspę, gdzie dzisiaj jest Latarnia Morska. To jest właśnie niedaleko Stambułu. Właśnie w tym miejscu się przeprawili. Oczywiście Stary Testament mówi, że rzeka Jordan się tam zatrzymało, oni przeszli i tak dalej, ale no to już taka trochę bajka, a natomiast kwestia tej przeprawy została na tyle uwieczniona, że ta latarnia istnieje do dzisiaj, łącznie z tą wyspą, która została usypana. I to mamy w Turcji i jedne z takich kluczowych pamiątek Istanbulu to właśnie jest ta wyspa z tą latarnią morską. Ona się tam konkretnie nazywa, ja nie pamiętam, ale to jest nieistotne. Ruszyli na północ i kierowali się na zachód i wschód. Oni wszyscy stanowili, tak jak mówi Stary Testament, 12
pokoleń, już nie Izraela, 12 pokoleń Lechitów. I oni się, przeprawiając, doszli do Włoch. I tam założyli to, co dzisiaj nazywamy cywilizacja etruska. I tutaj praktycznie na razie skończymy na etruskach, ale nie teraz. To ja muszę opowiedzieć o etruskach. I dopiero możemy kamerę wyłączyć. Także spokojna głowa. I teraz powiemy tutaj jeden bardzo istotny szczegół. Otóż oni doszli nawet do Francji. Nawet są ślady polskie we Francji. Dzisiaj się nazywa słowo takie Słowianie, jakby nie wiadomo, o kogo chodzi. To chodzi o Polaków. Tylko słowo Słowianie to jest zupełnie coś innego, to dotyczy ludzie sławni, to jest jedne z najnowszych takich określeń, stosunkowo niedawnych, ponieważ chodziło o akcje Hunów, Gotów i Ostrogotów. To też Polacy, to też były plemiona. To one zajęły Rzym, spustoszyły Rzym. Mało tego, jeszcze tam dochodzą Wandale. No, to nie są żadni Wandale, którzy tam barbarzyńcy, jak to tak nam oficjalnie historia mówi. To są Wendowie, czyli z Nadwisły. Czyli od nazwy królowej Wandy. No, była taka. To oni szturmowali Rzym. Ale teraz wracamy do tych etrusków. Oficjalnie język etrusków jest nieodczytany. Zresztą nie ma się co dziwić. Celowo nie został odczytany. No, został odczytany. Tylko to jest trzymane w tajemnicy. Otóż są filmy na YouTubie, mówią etruskowie to Rosjanie. Guzik, prawda. A zaraz do tego dojdziemy, dlaczego to jest guzik. I też nieprawda. To byli Polacy, ale to już powiedziałem jakby w ten sposób, ale teraz dojdziemy do tego, dlaczego Polacy, a nie Rosjanie. Chociaż na pierwszy strzał pomyśleli sobie tam naukowcy, Rosjanie się podniecili tym, że to są Rosjanie i tak dalej. To nie byli żadni Rosjanie, dojdziemy do języka rosyjskiego jeszcze spokojnie. Etruski z tego to się też bierze, etruski. No, to dobrze, ale etruskowie, nie? Ale niech to na razie, powiedzmy, zostanie taka forma etruskowie, ale i ten język oficjalnie jest nierozgryziony. W XIX wieku gryzło ten temat odczytania pisma etrusków czterech rosyjskich uczonych. Oni sobie nie poradzili. Było ich czterech, ale przeszedł jeden Polak, profesor Wolański, i on to rozgryzł. A dlaczego to rozgryzł? Przecież on był pod zaborem. Do dzisiaj zostały jego książki, one są w internecie do ściągnięcia. I dlaczego on to rozwalił? On postawił kropkę nad i. Oni tam kombinowali i tak dalej. Bo język rosyjski jest dialektem języka polskiego. A trzeba znać język oryginalny i dopiero wtedy rozgryziesz to, co napisali etruskowie. A to, że oni użyli alfabetu podobnego do cyrylicy, to już jest, powiedzmy, to jest kwestia pisma. Mamy polskie runy. Cyrylica jest jakby pochodną tych run. W Polsce wprowadzono, włącznie jak przyjechał katolicyzm, tak zwane chrześcijaństwo, no to nam zabrało runy, a wprowadzono język łaciński. Wtedy polskie runy, no, przestały istnieć. To jest język łaciński, który istnieje do dzisiaj. Pozmieniano i tak dalej, i tak dalej. Ale w Rosji, czy też w południowej Europie, na przykład Bułgarzy, Macedończycy mają cyrylicę. Cyrylica jest tylko wariantem tego, co używali etruskowie. Dlatego znając język oryginalny, znając runy, Wolański mógł to rozgryźć, bo był Polakiem. Rosjanie nie byli Polakami, oni znali tylko dialekt, czyli pochodną języka polskiego, i dlatego nie byli w stanie tego po prostu powiązać i rozczytać. I dzisiaj największą tajemnicą jest to, że profesor Wolański w XIX wieku rozgryzł pisma etrusków, którzy byli Polakami. I to jest wszystko na tą część. Reszta piękna dalej. Puenta.